duszy bohatera. Mieć tę odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym wszędzie życiu leżę tą wiecznie z podniesioną głową. Nie da się zepnąć swego stanowiska, leżę tą wiecznie z podniesioną głową. Nie da się zepnąć swego stanowiska. Gdyby nie głos natchniony narodowej lutni, który nie dał zmęczonym usypiać w letargu, czymże byśmy dziś byli my, nędzarze smutni, gromadą niewolników na publicznym targu, narodem bez przyszłości, bez celu, bez czci, którym Pan jego gardzi, chociaż czasem pieści. Prawdzie by nas żywiła szczodrze i polska gleba, a plon nasz by nie poszedł na pastwę płomieni. Wprawdzie byłoby lepiej tym zjadaczom chleba, którzy się tłuczyć pragną z losem pogodzeni. Lecz nad przyszłością naszą noc by zasnęła głucha i naród cały został bez serc i bez ducha.
ciepła, miłości i co najważniejsze, wśród najbliższych memu sercu. Jakże chciałbym dziś zasiąść przy naszym stole, w izbie przesyconej zapachem świerku, połamać z wami opłatek, zanucić kolędę, uściskać ciebie i nasze pociechy. Kochana, my tu dziś opłatka nie mamy, zastąpić go muszą suchary. Zanucimy, Bóg się rodzi, a potem wrócimy wśród ciemności i w gęstniejącej mgle na nasze pozycje. Jutro nasza brygada przemieszcza się z rejonu Dobrej w kierunku Słobnic. Mam nadzieję, że dojdziemy bezpiecznie. Nie zamartwiaj się nad to, kochana. Każda myśl o tobie dodaje mi sił i odwagi. Walczymy przecież w słusznej sprawie i Bóg zapewne jest z nami. Codziennie błagam Go, by czuwał tu nad nami. I wy w domu wspierajcie nas waszymi prośbami. Nie mogę pisać już więcej, bo palce kostnieją od mrozu. Ucałuj ode mnie wszystkich w domu, pociesz matkę i ojca. Niech Bóg będzie z wami. Twój na zawsze, Jaśko.